Inwestycje zrealizowane przez miasto Świdwin w latach 2019-2021. Przebudowa drogi ulicy Gagarina. Inwestycja zrealizowana została w 2019 roku i obejmowała wymianę nawierzchni jezdni i chodników z kostki brukowej betonowej Polbruk. Zadanie dofinansowane było ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 208 740 zł. Docieplenie budynku, ulica Drawska 35. Inwestycja zrealizowana była w 2019 roku i polegała na ociepleniu budynku wraz ze zmianą kolorystyki. Utworzenie klubu Senior Plus. Zadanie realizowane było w miesiącach sierpień-grudzień 2019 roku i obejmowało utworzenie klubu Senior w pomieszczeniach piwnicznych Urzędu Miasta. Głównym celem projektu było zapewnienie wsparcia seniorom z terenu miasta Świdwin, to jest osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+. Przyznana została na to zadanie dotacja celowa z budżetu państwa w ramach środków programu wieloletniego Senior Plus na lata 2015-2020 w wysokości 150 tysięcy złotych. Rewitalizacja Parku Miejskiego. Inwestycja dwuletnia 2018-2019. Projekt obejmował uporządkowanie układu przestrzennego Parku Miejskiego poprzez rewaloryzację jego zdegradowanej przestrzeni. Park stał się miejscem rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miasta oraz osób przyjezdnych i dostosowany został dla każdej grupy odbiorców. Projekt dofinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 2 818 390 zł. Budowa otwartej strefy aktywności w Parku Miejskim. Zadanie realizowane było przy udziale środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym w wysokości 25 tysięcy złotych. Zadanie obejmowało budowę urządzeń siłowni zewnętrznej dla dzieci w ilości 4 sztuk oraz dorosłych w ilości 6 sztuk. Utworzenie siłowni plenerowej przy ulicy Sportowej. Zadanie dofinansowane było ze środków województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2019 roku w wysokości 18,5 tysiąca złotych. Obejmowało budowę siłowni plenerowej, to jest urządzeń rekreacyjno-sportowych do ćwiczeń na powietrzu. Powiększenie skateparku. Zadanie polegało na powiększeniu skateparku poprzez zamontowanie dodatkowo dwóch urządzeń Manual Pad Mini Rampa H100 oraz wymianę elementów jezdnych ze sklejki ciemnej podwójnie laminowanej wodoodpornej istniejących urządzeń wraz z ułożeniem kostki brukowej Polbruk o powierzchni 70 m2. Budowa pogodnego placu zabaw. Dzięki realizacji tego zadania utworzona została strefa rekreacji i wielopokoleniowego miejsca spotkań w postaci zamontowania 5 sztuk urządzeń placu zabaw oraz siłowni plenerowej dla dorosłych. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 54 702 zł. Budowa drogi ulica Królowej Jadwigi wraz z kanalizacją deszczową. Zadanie polegało na budowie sieci kanalizacji deszczowej o długości około 45 metrów bieżących wraz z budową drogi z kostki brukowej o długości około 94 metry bieżące wraz z budową chodnika o długości 132 metry bieżące. Droga ta stanowi drogę dojazdową do nowo wybudowanego budynku Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie. Budowa ulicy Podmiejskiej, etap drugi. Zadanie obejmowało przebudowę ulicy Podmiejskiej na odcinku 109 metrów bieżących z płyt betonowych sześciokątnych typu trylinka. Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej wraz z drogami przyległymi do Placu Lotników. Zadanie dofinansowane zostało z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 152 332 zł.
Przebudowano nawierzchnię jezdni ulicy Kołobrzeskiej i dróg przyległych do Placu Lotników oraz przebudowano chodniki. W obrębie dworca autobusowego przebudowano dwie zatoki autobusowe oraz ustawiono nową wiatę przystankową. Przebudowa kolektora deszczowego, ulica nad Regą. Zadanie obejmowało budowę separatora przy wylocie do rzeki Regi oraz wymianę odcinka sieci kanalizacji deszczowej. Realizacja zadania miała na celu uszczelnienie odcinka sieci w celu zapobiegania dalszemu zalewaniu terenów przyległych. Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta Świdwin. Zadanie obejmowało doświetlenie istniejących przejść dla pieszych poprzez montaż dodatkowego oświetlenia LED-owego przy budynku Hosso na ulicy Szczecińskiej oraz przy przejściu na ulicy Armii Krajowej koło basenu. Zakup wodnego toru przeszkód. Zadanie dofinansowane zostało ze środków województwa zachodniopomorskiego w wysokości 19 tysięcy złotych. Wymiana pokrycia dachu wieży Bismarka w Parku Miejskim. Pierwszy etap zadania polegał na wymianie pokrycia dachu wieży Bismarka. Projekt był dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 131 472 zł. Trwają roboty budowlane polegające na budowie drogi ulicy Toruńskiej o długości około 177 metrów bieżących. Nowa nawierzchnia będzie z kostki brukowej i betonowej. Termin wykonania zadania do 30 listopada 2021 roku. Przebudowa drogi gminnej nr 30-00-29Z, ulica Mickiewicza. Zadanie dofinansowane zostało z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 285 378 zł. I obejmowało wymianę nawierzchni drogi na nawierzchnię z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA oraz przebudowę istniejących chodników. Przebudowa drogi na działce numer 447/13. Zadanie obejmowało przebudowę drogi koło byłego sklepu Stokrotka oraz chodników z kostki brukowej betonowej o powierzchni jezdni około 1000 m2. Ogólny koszt zadania wyniósł 228 500 zł. Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy Jesiennej i części ulicy Letniej. Ogólny koszt zadania wyniósł 515 342 zł. Zakupiono nową wiatę przystankową, którą ustawiono przy ulicy Niedziałkowskiego, koło zamku. Przebudowa ulicy Wczasowej. Przekazano plac budowy wykonawcy robót. Prace mają potrwać do końca listopada bieżącego roku. Zadanie obejmuje wymianę nawierzchni drogi i spowoduje, że teren jeziora Bukowiec stanie się atrakcyjniejszy dla mieszkańców, jak i dla turystów. Budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Gnieźnieńskiej. Zamontowany plac zabaw obejmuje zestaw zabawowy, zjazd linowy, huśtawkę wahadłową dla osób niepełnosprawnych oraz infrastrukturę towarzyszącą w postaci 6 sztuk ławek z oparciem i wolnostojącego pojemnika do segregacji odpadów. Termomodernizacja budynku publicznej szkoły podstawowej nr 3. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Kochanowskiego i Szymborskiej. Zadanie jest w trakcie realizacji i obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Kochanowskiego i ulicy Szymborskiej o długości około 580 metrów bieżących. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na drugą połowę grudnia. Budowa oświetlenia drogowego przy Placu Lotników. Zadanie obejmowało wykonanie nowego, energooszczędnego oświetlenia LED. Zamontowano 3 słupy, na których umieszczono 7 opraw energooszczędnych. Budowa oświetlenia w ulicy Letniej, Jesiennej, Deszczowej i Tęczowej. Zadanie obejmowało budowę oświetlenia ulic na osiedlu domków jednorodzinnych przy ulicy Armii Krajowej. Wybudowano 17 sztuk opraw typu parkowego. Rozbudowa PSZOK. Zakupiono 2 kontenery i garaż w celu przygotowania miejsca dla drugiego życia mebli. Budowa pump track na osiedlu wojskowym. Zadanie obejmowało budowę rekreacyjnego toru jazdy pump track na osiedlu wojskowym. Tor ma długość około 100 metrów bieżących
i wykonany jest z kompozytu szklanego posiadającego wysokie parametry mechaniczne i wysoką odporność. Miasto Świdwin udzieliło pomocy finansowej dla powiatu świdwińskiego w związku z realizacją dwóch zadań inwestycyjnych. To jest przebudowa ulic Kombatantów Polskich i Wojska Polskiego oraz ich skrzyżowania w mieście Świdwin w wysokości 800 tysięcy złotych oraz przebudowa ulicy Pocztowej w wysokości 185 tysięcy złotych. Zakup sauny zewnętrznej. Zadanie dofinansowane zostało ze środków województwa zachodniopomorskiego w wysokości 20 tysięcy złotych. Sauna została ustawiona przy jeziorze Bukowiec.